trzecia runda. Ja na 9. O, proszę zobaczyć. I to jest takie niekonwencjonalne trzymanie. Słuchajcie to. 3, 4, 5. Sędzia liczy. 7, 8, 9. I nie mówi 10, tylko mówi stop. Zawodnik słyszy, ile pozostało jemu jeszcze do wyjścia. Czy zostało mu 2 sekundy, czy 3 sekundy? I czasami jest tak, że jest to jeszcze jedna runda. I wtedy ten zawodnik wie, że po 2 sekundach, dobrze, odpuszczę, ale tą następną wygram, nie będę tutaj tracił siły. Czyli jednak może psychicznie tutaj się do tego nastawić. I tutaj kilkanaście moich technik, mojego wytworu, mojego umysłu, a reszta jest odpowiednio dopasowanych innych, tak jak już wspominałem. Na dowie sędziuję Piotr Rajdow, który jest właśnie szkoleniowcem wśród sędziów z Kolówcy. Właśnie między innymi on był 4 klubów. Ponad 100 ludzi. Dlatego serdecznie zapraszam. Po jednej rundzie, 60 rundy, po wycięciu. To wymaga dużej sprawności. Dużo staramy się przygotować różne kombinacje obrony przed bronią, taką jak pałka, nóż. Również konstruujemy jakieś technikie właśnie karate. Ja trenuję to wiele, wiele lat. Przeszedłem przez wiele sekcji, chociaż głównymi to jest judo i sumo. Czasami zapraszamy też zawodników, którzy są zawodowymi zawodnikami, można być profesjonalnymi zawodnikami w różnych dziedzinach, jak na przykład wam wszystko kleć. Ja też. Nie wyłączam. Ja? Panie, no to ja. Jest tutaj około 10 technik na nogi. Jest 3 techniki, które nie są nigdzie używane. Dziękuję. Gdzie jedną w poświecie demonstrowałem te techniki. Ja myślę, że 10 technik na nogi, takie właśnie stylu, to jest bardzo, bardzo dużo, ponieważ wiele stylów jest podważanych w tej chwili nawet w parteru, choćby nawet moje ukochane judo i w tej chwili w parterze bardzo mało się walczy, sędzia przerywa wejście do nóg, sędzia przerywa, można na... Dyscyplin. Tylko zależy od tego, czy my po prostu trenujemy sprawność. Bo jeśli sprawność, to wystarczy nam 2 razy w tygodniu pójść potrenować. Jeżeli chcemy bardziej doskonalić się, być przygotowanym, to jednak ten czas musi być większy poświęcony tutaj na ten trening. I proszę mi wierzyć, na każdą jedną dyniermy, to ten czas, kiedy mają spędzić przed komputerem, kiedy pójdą i poświęcą na mapę, na walkę, czy to będzie potrzebne sporty walki, czy to będzie piłka, proszę mi wierzyć, więcej z tego wyniosą. Proszę pamiętać, że zdrowy naród to ten naród, który jest podstawowy. U nas jednak mało tego czasu się poświęca, a niejednokrotnie rodzice robią wielki błąd, zwalniając swoje pociechy z UEFA. A po co ma tam chodzić? Później, w późniejszym wieku ta profilaktyka by się przydała, kiedy oni by chodzili, trenowali. Wiele chorób uniknęliby. Ktoś powie, a, no przecież kontuzje. No dobrze, kontuzje wszędzie mogą się przetrafić. Można iść na schodach i upaść i dostać poważnej kontuzji. Ja zachęcam. Można powiedzieć w takiej roli trochę takiego striptisera, bo będę rozebrany i w takim pasie Mawashi, czyli sumo. Dziękujemy bardzo. A, myślałem, że to mój mikrofon. No tak, przez zasiedlenie. Słyszę, że tym razem nie musiałem Państwu przypomnieć o brawach.
Dziękujemy raz jeszcze.